Dzień dobry, witam się z wami po dłuższej przerwie. Przerwie wynikającej po prostu z tego, że jak możecie usłyszeć, albo nie, jeszcze jestem chora, w sumie trzyma mnie to już ponad 3 tygodnie i staram się wyleczyć, ale w dalszym ciągu po prostu kaszlę i mam katar i nie najlepiej się czuję. Więc jeżeli w tym wideo będzie sporo cięć, to dlatego po prostu, że jeszcze nie jestem do końca zdrowa i wycinam po prostu te fragmenty, w których albo kaszlę, albo wydmuchuję nos. I co? W związku z tym, że jestem chora i większość czasu spędzam w czterech ścianach, to zaczęłam po prostu zagłębiać się w takie zakamarki YouTube'a, w których wcześniej nie byłam. I w tych zakamarkach YouTube'a znalazłam filmy dotyczące latania, dotyczące pracy jako załoga lotnicza. I te filmy mają za zadanie obalać mity. Ale niektóre z tych filmów nie obalają mity, tylko powiedziałabym, że bardziej je tworzą. Wkręciłam się dość mocno w te wideo, bo niektóre naprawdę są dla mnie szokujące, niektóre oglądam i myślę sobie, kurczę, jest tam naprawdę fajna treść. No ale co, pomyślałam sobie, że skoro i tak siedzę w mieszkaniu i nie zabieram was nigdzie, bo po pierwsze jestem chora, po drugie na zewnątrz jest 50 stopni, a jak, no cóż, żyjemy na pustyni, to nagramy sobie wideo, w którym razem obejrzymy, jak ludzie dementują mity, a właściwie obejrzymy, co tutaj jest i powiem wam, jak to wygląda w rzeczywistości. Zobaczymy, czy takie wideo się przyjmie na tym kanale, czy nie, więc bardzo was proszę o feedback w komentarzach na dole. I zobaczymy, jeżeli coś takiego się przyjmie, to będę to nagrywała częściej, jeżeli nie, no to nie. Także dzisiaj oglądamy wideo o nazwie 19 Flight Attendant Secrets They Never Tell, czyli 19 sekretów załogi, o których nigdy nie mówią. Zobaczymy, co to są za sekrety. 19 Mile High Membership. Mile High Membership, czyli zaczynamy z grubej rury. Jeżeli ktoś nie znał tego sformułowania wcześniej, to po prostu chodzi tutaj o Mile High Club, czyli o tych pasażerów, którzy decydują, że toaleta w samolocie, czy jakieś tam miejsce w samolocie, jest dobrym miejscem na to, żeby spędzić miło czas ze swoim mężem, żoną, chłopakiem, dziewczyną. It's not actually against the law to join the Mile High Club, and we all know that people are always working to earn the cred. The long line of people waiting to use the bathroom is often a dead giveaway that you're trying to earn your wings in the Mile High Club. Technically, it's not illegal to become a member. There are even private charter flights for couples to do just that. However, what typically results in the end of the Mile High Club participation is a passenger that asks the flight attendants to intervene. Wiecie co? Ja pracuję jako 4 lata jako stewardessa i szczerze mówiąc nigdy nie miałam takiej sytuacji w samolocie, żeby rzeczywiście coś w tym stylu działo się w toaletach. Może po prostu nigdy tego nie widziałam, może po prostu nasi pasażerowie nigdy tego nie robili. Number 17. Premium prima donnas. More tales involve the premium economy section. It's sometimes described... Premium economy. Wiecie co, jak ja się przyjmowałam tutaj do pracy, to nie mieliśmy czegoś takiego jak premium economy. Była klasa ekonomiczna, biznes i pierwsza. Teraz rzeczywiście chyba w tamtym roku, jakoś po COVID-zie, pojawiła się ta klasa ekonomiczna premium, ale tylko na niektórych trasach i tylko w jednej flocie, czyli na Airbusie. It's the worst part for rowdy passengers because they thought they were better than people in economy, but could not afford the things people get in first class. Smith cited one experience where a man threw a pizza in her face simply because he ranted about it not being good enough for his son. Number 6. Wiecie co, ja szczerze, z ręką na sercu, nigdy w życiu nie pracowałam w klasie ekonomicznej premium. Nie wiem, jak to wyglądało u nas.
ale szczerze wierzę, że wiele historii, wiele naprawdę ciekawych historii może się dziać, niezależnie od tego, w której klasie pracujecie. To jest temat na zupełnie inne wideo. Po prostu czasem macie wrażenie, że widzieliście wszystko w swoim życiu, ale później się okazuje, że jednak nie widzieliście jeszcze wszystkiego. You're fired. Flight attendants can get fired for crazy reasons. It's probably not surprising that newly hired flight attendants get placed on a strict probation period for 6 months. However, they've been let go for some unusual reasons, like in the case of one female flight attendant tying the uniform sweater around her waist. Yep, the preppy 80s fashion trend is a big no-no to some airlines. Okej, dobra, to tutaj chyba się zaczyna moja robota, jeżeli chodzi o komentowanie mitów i tego, jak wygląda nasza praca. Więc powiem Wam tak, że to wideo, które powstało tutaj, to jest wideo chyba stworzone przez, znaczy nie chyba, to jest na pewno wideo stworzone przez kogoś ze Stanów Zjednoczonych, więc ja rozumiem, że to się może różnić w zależności od kraju, w zależności od linii, więc jeżeli ja Wam będę mówiła, jak to wygląda u nas, to chodzi mi po prostu o naszą linię lotniczą. Więc tak, jeżeli chodzi o ten okres próbny, to on, nie powiedziałabym, że on jest bardziej restrykcyjny niż po prostu praca tej starszej załogi. Jeżeli pracujecie, nie wiem, 3 miesiące, to nie będzie to bardziej restrykcyjne niż wtedy, kiedy pracujecie 3 lata. Natomiast rzeczywiście no, nie ma czegoś takiego, żeby, przynajmniej u nas, żeby ktoś sobie, nie wiem, zawiązał sweter wokół talii i tak pracował, dlatego że u nas też bardzo mocno gdzieś tam zwracają uwagę na te standardy dotyczące wyglądu, standardy dotyczące zachowania, więc po prostu to wszystko ma być spełnione, niezależnie od tego, ile czasu pracujecie w firmie. Other firings are a bit more justified, like the new hire that pretended to be out of the probationary period so she could fly home for free, since travel benefits don't begin until the probation period ends. Now that one, I get. One of the most surprising violations, though, is flying while ill. If they call in sick, they are not allowed to fly. They cannot even be a passenger on another airline. Doing so can result in immediate termination. Dobra, tutaj się zatrzymujemy i to jest ważna kwestia. Czuję się wywołana do tablicy, też dlatego, że teraz jestem chora. Właśnie, dowód, że jestem chora. Więc tak, tutaj mówią, że na okresie próbnym nie można lecieć do domu, kiedy jest się chorym i że nie można pracować, nie można lecieć do domu jako pasażer, bo to może skutkować zwolnieniem. Więc ja Wam powiem tak. Jeżeli jesteście chorzy, to w ogóle nie możecie latać samolotem, po prostu. Nawet jeżeli jest to zwykłe przeziębienie, czy nawet katar, to nie lećcie samolotem. I to nie jest na tej zasadzie, że o Jezus Maria, jesteś na okresie próbnym, więc nie wolno ci lecieć do domu, kiedy się rozchorowałeś, tylko to jest na tej zasadzie, że lot samolotem w momencie, kiedy macie przeziębienie lub katar, nie jest po prostu dla Was bezpieczny. Kiedy jesteście chorzy, to przy starcie i przy lądowaniu najprawdopodobniej zatka Wam uszy i kiedy będziecie lądować, to bardzo możliwe, że po prostu te uszy pozostaną zatkane. Więc to będzie powodowało ból. Może się okazać, że później przez kilka godzin po lądowaniu dalej nie będziecie słyszeć na ucho. Może się nawet okazać w najgorszych przypadkach, że stracicie słuch. I wiem, że to brzmi dramatycznie, ale rzeczywiście no jest duże ryzyko, kiedy lecicie i jesteście chorzy. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli nawet macie przeziębienie i lecicie samolotem, to wy nawet nie musicie patrzeć przez okno, żeby widzieć, że samolot zaczyna się obniżać, zaczyna schodzić z wysokości, bo po prostu kiedy samolot będzie obniżał tą wysokość, to wy najprawdopodobniej będziecie czuć taki ból tutaj w zatokach, że to jest nie do wytrzymania, tak jakby ktoś was, wiecie, szpilkami nakuwał. A mówię z własnego doświadczenia. Także to nie jest kwestia tego, że linie lotnicze są tak złe i Wam mówią, nie wolno Wam lecieć, kiedy jesteście chorzy, tylko po prostu dla własnego dobra nie powinniście, bo to może skutkować poważniejszymi problemami zdrowotnymi, w najgorszym wypadku nawet utratą słuchu. Dalej?
Now, we all wish our coworkers would just stay home when they're sick, but to be terminated if you don't stay home? That's strict. Number 15, Diet Coke Drag. They absolutely despise Diet Coke. That bubbly acidic nectar is pure hell to flight attendants. The reason is because it takes so long to pour. Because it's so fizzy, the fizz takes eons to settle at 35,000 feet. Flight attendants say that in the time it takes to pour one cup of Diet Coke to a passenger, they could have served three different passengers their beverages. While they aren't supposed to hand out full cans of soda, sometimes they do, just to keep things moving along. Okej, wiecie co, ja w ogóle nie miałam pojęcia wcześniej, że rzeczywiście, kiedy nalewa się do szklanki Pepsi Diet czy Coca-Cola Diet, czy jakkolwiek to się nazywa, nie wiedziałam rzeczywiście, że to zajmuje więcej czasu. A pracuję już ponad 4 lata, ale rzeczywiście, kiedy po raz pierwszy o tym usłyszałam, to spróbowałam sobie, wiecie, w jednej ręce Coca-Cola Zero, w drugiej normalna i rzeczywiście sprawdzałam. To jest kwestia, nie wiem, mam wrażenie 2-3 sekund różnicy, więc to nie jest jakaś duża różnica. Natomiast powiem Wam tak, to też zależy chyba... Tutaj jest mowa o tym, że to troszeczkę denerwuje załogę. Szczerze, ja Wam powiem tak, że gdyby moi pasażerowie chcieli tylko Coca-Colę Zero, to byłabym przeszczęśliwa, dlatego że po prostu ja teraz jestem w klasie biznes i u nas są mocktaile, koktajle itd. Więc zazwyczaj po prostu jak zbieram zamówienia, to nagle tutaj jest jakiś Kir Royal, tutaj jest Cosmopolitan, tutaj jest Martini, tutaj Breakfast Martini, tu Classic Martini, tutaj Bloody Mary, tu Mojito. Więc wiecie, przy tym Diet Pepsi to jest naprawdę 2 sekundy roboty. 14. Open doors, no moolah. During the pre-flight time when the doors are open, they aren't getting paid. Flight attendants hustle like crazy to help passengers cram bags into the overhead bins, direct them to their seats, and get the flight ready so the pilot can take off. However, all that hard work doesn't earn them an extra dime on their paychecks. And yes, when the flights get delayed, canceled, or they have annoying layovers, it's just as aggravating to them as it is to the regular passengers. Perhaps even more, because they aren't getting paid for that time. Airlines do compensate for this, though, by giving each flight attendant an hourly expense allowance of $1.50, which starts when they check into the airport to start a shift, and stops when the wheels hit the gate at their home base. While it's not a lot, every little bit does help. Number 13. Okay, to tutaj już widzę, że to jest ewidentnie wideo zrobione przez kogoś ze Stanów Zjednoczonych. U nas to działa troszeczkę inaczej i u nas nie ma czegoś takiego, że dają nam, nie wiem, jednego dolara czy jednego dirhama. Kiedy przychodzimy do pracy, rzeczywiście to wygląda tak, że my przychodzimy 2 godziny przed planowanym lotem. Mamy briefing, mamy później przejście do samolotu. W tym samolocie sprawdzamy cały sprzęt, wiecie, gaśnice, tlen, wszystko, co tam się znajduje. Kiedy jesteśmy poza granicami ZEA i wracamy do Dubaju, to wtedy jeszcze poza sprawdzeniem tego sprzętu medycznego i tak dalej, musimy przeszukać tak naprawdę cały samolot. Wszystkie siedzenia, toalety, wszystko, żeby po prostu ten lot był rzeczywiście bezpieczny. I później wiadomo, kiedy skończymy, wchodzą pasażerowie, więc pomagamy pasażerom, ale rzeczywiście mamy płacone za godziny wylatane, za godziny spędzone w powietrzu. Dopiero ten czas jest liczony dopiero od momencia rzeczywiście, kiedy samolot odjeżdża od gate'u. Team, power off, please. Here's the thing about your electronics and powered gadgets. When you board a plane, they always tell you to turn off your devices, but does it really matter if you do? According to one woman whose sister is a flight attendant, she says her sister will go to the back of the plane and use her phone for texts, after she informs the passengers that they have to turn their electronics off. Pilots in training all use their phones to snap photos from way high up in the sky and post them to social media while they're in the air.
though it is usually the ones riding back seat for training purposes, not the ones piloting the plane. The full-fledged pilots also say the same. One pilot mentions that it is completely useless to turn off electronics on a plane. Those types of devices are not going to bring down an aircraft. But the bigger picture is that mobile devices can be very distracting. Just imagine sitting in the flight deck, descending to your destination, and hearing the interference of 100-plus cell phones, all picking up a signal. Some pilots have mentioned how they have actually missed hearing clearance calls because of those types of distractions or interferences. Number 12. Okay, wiecie co? My nigdy nie mówimy pasażerom, żeby wyłączyli swoje telefony. Żeby włączyli tryb samolotowy, owszem. Natomiast nigdy, żeby wyłączyli swoje telefony. Jeżeli oczywiście mają na to ochotę, to mogą sobie wyłączyć telefon, zamiast włączać ten tryb samolotowy. Ba, na każdym z naszych lotów jest dostępne Wi-Fi, więc najpierw włączacie sobie tryb samolotowy, potem łączycie się z Wi-Fi i macie dostępny internet przez cały okres trwania lotu. Także nie jest to w żaden sposób zabronione, żeby korzystać z komputera, tableta czy telefonu komórkowego. Well, don't drink the water. Watch out for the water in those tiny bathrooms. The water that comes from the lavatory is not fit for human consumption. It's cringeworthy to even wash your hands in it, since parasites become tolerant to the cleansers used in this water. If you're thirsty, opt for bottled water instead. To clean your hands, bring hand sanitizer with you. A wiecie co, jeżeli chodzi o tę wodę w toaletach, to przynajmniej u nas jest taka informacja zaraz nad kranem, nad umywalką, że ta woda nie nadaje się do picia, więc to jest zaznaczone wyraźnie, że ta woda po prostu nie nadaje się do picia. I wydaje mi się, że w innych liniach lotniczych, w innych samolotach też jest to wyraźnie zaznaczone. Ale wiecie, my zawsze myjemy w tej wodzie ręce, piloci też myją w tej wodzie ręce, więc nie sądzę, że jest to jakoś bardzo niebezpieczne, czy w ogóle w jakikolwiek sposób niebezpieczne, ale jeżeli ktoś, nie wiem, lepiej czułby się z tym, że używałby wyłącznie tam wody z butelki, no to jak najbardziej jest to też opcja. Changing table tray. Ever hear someone say that a surface he just scrubbed is clean enough to eat off of? Well, the tray table is not one of them. Consider wiping them down with wet naps laced with Lysol, or at least wipe them with a sanitizer. Flight attendants can tell you that those trays are never cleaned. The amount of germs on them is astounding. What's more disgusting is many parents change their baby's diapers on them. Do you think they've wiped with sanitizer or anything after? Likely they did not. So before you dig into your rubber chicken and let your dinner roll flop onto the tray, remember the added bacteria-laced baby diaper seasoning you're adding? Bon appetit! Remember. Okej, okay, wiecie co, ja wam powiem w ten sposób, że to też na pewno zależy od linii lotniczej. Ja mam, tak jak mówię, ja cały czas po prostu mówię o swoim doświadczeniu. Więc u nas, jeżeli, powiem wam tak, Airbus A380, którym latamy, ma 420 mniej więcej siedzeń w klasie ekonomicznej. No i też dochodzi do tego klasa biznes, klasa pierwsza, tak? Na Boeingu to jest 280, około 300, w zależności od tego, który to jest konkretnie samolot, ilu klasowy i tak dalej. Więc wiecie, jest bardzo wiele siedzeń, bardzo wiele miejsc w samolocie, które fajnie byłoby wyczyścić po lądowaniu. Natomiast samoloty, kiedy lecą w jakieś konkretne miejsce na świecie, to zazwyczaj zostają na lotnisku około 3 godzin. 3-4 godziny to jest taki maks. Czyli wiecie, ląduje samolot, jeszcze pasażerowie muszą z niego wyjść i tak dalej, i tak dalej. Później załoga musi wszystko posprawdzać, czy wszystko działa, czy nie ma jakichś defektów i tak dalej. I dopiero kiedy tak się stanie, no to wchodzi ekipa sprzątająca. Ta ekipa nie ma jakoś bardzo dużo czasu, więc wiadomo, sprzątają samolot, ale też nie zawsze są w stanie, wiecie, nie zawsze są w stanie po prostu wyczyścić wszystko bardzo, bardzo, bardzo dokładnie, dlatego że goni ich czas. Więc rzeczywiście, szczerze polecałabym naprawdę mieć jakieś, jak to się nazywa, takie nawilżane chusteczki albo coś w tym stylu, żeby rzeczywiście te
żeby rzeczywiście te tacki sobie przetrzeć, bo też szczerze, ja sama nawet widziałam niejednokrotnie, że na tych stolikach, nie wiem, no lądowały czyjeś na przykład stopy, tak, bez skarpetek i tak dalej, więc wiecie, nigdy nie macie pewności, czy to rzeczywiście było wyczyszczone odpowiednio, czy nie było. Więc jeżeli chcecie rzeczywiście, chcecie mieć jako taką pewność, że to jest czyste, to po prostu zabierzcie ze sobą nawilżane chusteczki, czy właśnie płyn do dezynfekcji, czy coś w tym stylu. Then preach your comforts. You sure you want a blanket or pillow? Do you really? Are you really that cold that you want a blanket? Do you really need a pillow? You might think twice about that. A former popular airline flight attendant talked about those creature comfort items. She described how they were just folded back up and shoved in the storage space awaiting the next flight, awaiting their next passenger wanting to be warm and comfy. She said the only time she has witnessed new clean linens was on a very first flight coming from certain cities. The tip here is to bring your own blanket and pillow. Unless, of course, you're into snuggling up to and wrapping yourself in someone else's dead skin cells and head grease. Ugh. Dobra, to ja wam powiem z mojego doświadczenia. Na każdym locie, każdy lot, na siedzeniu u nas znajdziecie koce i to są koce zapakowane w plastik. Więc każdy koc jest pakowany oddzielnie. I nie ma takiej sytuacji, żeby po prostu jakiś niezapakowany koc, jakiś zużyty koc był później użyty przez innego pasażera. Ba, my mamy jakieś tam dodatkowe koce, więc jeżeli ktoś chce, to my przyniesiemy kolejny, nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o poduszki, to każda z poduszek ma swoją poszewkę. I kiedy właśnie wchodzi ekipa sprzątająca, to wszystkie te poszewki są wymieniane. Jeden koleś zdejmuje je wszystkie, drugi koleś zakłada nowe i to jest po prostu standard na każdym locie, więc zawsze to będzie czyste, zawsze to będzie nowe. Także takie jest moje doświadczenie. Number 9. Fly, little birdie. Planes can still fly while broken. Oh, goody. This is one that'll make you want to hang onto your armrests for dear life. After you clean them with sanitizer, of course. Apparently, there is a huge list of things that can be missing from an aircraft while still being allowed to fly. Is this like the food industry saying it's acceptable to have a certain amount of roaches or rat parts in things like peanut butter? Not exactly, but sort of. There is actually a list called a minimum equipment list, or MEL. It may be counterintuitive, but MEL is a list of what is acceptable to be broken while still allowing an airplane to be flightworthy. Surprisingly, an aircraft's operational ranges or limits can be altered in response to broken items. For example, if a particular type of light is broken, the plane will only be scheduled for daytime flights. But do take to heart, nothing on the MEL has anything to do with the ability of the plane to take off, fly, or land properly. It just sounds a little freaky at first. Hey, we drive vehicles with broken parts all the time, and if the radio works well, just turn up the volume so you don't hear the rattles and squeaks. Number... Nie, to wydaje mi się tak absurdalne, że w ogóle dramat. Znaczy, wiecie, nie wiem, czy lasce chodzi o to, że po prostu coś z samolotem może być nie tak, czy chodzi o to, że... Nie wiem, no... Nie wiem, jaki przykład wam podać. Nie wiem, tacka, którą używa stewardessa, będzie... Nie wiem, będzie połamana, czy coś w tym stylu. Nie wiem, jak się do tego odnieść, szczerze mówiąc. W życiu nie spotkałam się z tym, żeby jakikolwiek samolot, w którym był jakiś poważny defekt, poleciał. Nigdy w życiu. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że po prostu jakaś malutka usterka i od razu po prostu koniec. Muszą przyjść inżynierowie, wszystko musi być sprawdzone, wszystko. Po prostu musi być pewność, że ten samolot jest w 100% gotowy do tego, żeby polecieć. Taką... Nigdy się nie spotkałam z tym, żeby na przykład, nie wiem, nie było świateł czy czegoś w tym stylu. A nigdy w życiu, jeżeli już coś nie działało u nas, to jedyną rzeczą, z którą się rzeczywiście spotkałam, że coś nie działało, to albo po prostu przy jednym siedzeniu nie działał ekran, przy jednym siedzeniu dla pasażera na przykład nie działał ekran i nie można było oglądać filmów, no ale wtedy wiadomo, że ta osoba, która powinna mieć to siedzenie, była po prostu pytana, czy nie chciałaby po prostu zająć innego. I to wszystko. I też chyba na dwóch albo trzech lotach zdarzyła mi się taka sytuacja, że po prostu maszyna do robienia kawy, jedna z czterech, nie działała.
ale działały 3 pozostałe. I to wszystko. 8 cheap tickets. Believe it or not, there is a best time to buy tickets. If I were a selfish person, I wouldn't share this secret. But I'm a giver, so here goes. Flight attendants spill the goods about when to hunt for the best deals. One's experience. To ja wam też coś powiem. Ta pani mówi, że podzieli się sekretem, więc ja też się podzielę sekretem. Stewardessy zazwyczaj nie mają bladego pojęcia, jak kupować tanie bilety, dlatego że po prostu nie kupują tanich biletów przez strony internetowe. Then the revenue management department touts that grabbing yourself US-based tickets on a Tuesday afternoon can save you some serious scratch. Moreover, the cheapest time to fly is on Tuesday or Wednesday, or even Saturday. That makes sense. But I'm grabbing my next ticket on a Tuesday, so I can afford my own blanket, pillow and hand sanitizer. Number 7. Prawda jest taka, jeżeli chodzi o bilety, rzeczywiście gdzieś tam jest jakiś skyscanner i tak dalej, więc można sobie po prostu znaleźć te tańsze bilety, ale rzeczywiście słyszałam, że po prostu gdzieś tam przeglądarka to jakoś zapamiętuje. Nie wiem, nie jestem ekspertem w tym i rzeczywiście słyszałam coś takiego, że jeżeli sprawdzacie po raz któryś tam tę samą trasę tego samego dnia, to gdzieś tam po prostu ta cena będzie się zmieniała i po którymś tam razie będzie wyższa. Czy to jest prawda, czy nie? Nie wiem. Słyszałam, że wiele osób sprawdza to w trybie incognito, po to, żeby po prostu te ceny pozostawały na tym niższym poziomie. Natomiast raczej stewardessy nie dzielą się takimi tipami na to, jak dostać tańsze bilety, dlatego że my po prostu mamy swoją własną stronę, swój własny portal, przez który po prostu rezerwujemy sobie loty i niezależnie od tego, w jaki dzień tygodnia chcę lecieć, czy moja rodzina chce lecieć, to ta cena będzie dokładnie taka sama. I tyle. Why settle for half? You see the drink carts heading up the aisles. Your mouth starts to water as you imagine enjoying a refreshing cold drink. Then you finally get one, and it's all ice. Just a splash of your liquid heaven, and it's over before you know it. Ah, but the secret is out. Don't settle for that tiny cup when you can get the whole soft drink. If you want to drink more than ice, simply ask the flight attendant politely if you can have the full can instead. And if your drink of choice is Diet Coke, even better. Your flight attendant will likely be thrilled. Number 6. Tipping. No, u nas zazwyczaj wygląda to tak, że po prostu jeżeli pasażer chce dostać całą puszkę czegoś, spoko. Jak chce dostać z lodem, spoko. Jak chce dostać bez lodu, spoko. Ja też jestem taką osobą, która zawsze jak idzie do restauracji, to od razu mówię, że okej, jeżeli po prostu chcę, nie wiem, Coca-Colę powiedzmy, zawsze mówię, że chcę bez lodu. Nie dlatego, żeby po prostu dostać tego więcej, tylko dlatego, że kiedy ten lód zaczyna się topić, to ja czuję, że po prostu piję kolę pomieszaną z wodą. Bo tak naprawdę tym to jest w pewnym momencie. I wiem, że po prostu muszę się spieszyć z piciem, żeby to rzeczywiście była zimna kola, a nie po prostu kola z wodą. Także zawsze też proszę o to, żeby przynieśli mi to bez lodu. Tips. They don't work on tips, but all airline companies as well as the Association of Flight Attendants discourages tipping. Note, we said discouraged, not necessarily against the rules. If you offer a tip to your flight attendant, they will most likely turn it down. Try offering a second time or even slipping a few bills to them though, and it will often be greatly appreciated. It may also net you a free snack or an extra strong drink. But honestly, the best thing you can do for flight attendants when you receive extraordinary service is to write a letter or an email to the airline praising their work, or even the entire cabin crew if applicable. It will help boost their career and allow them to rise in the ranks. Number 5. Ranks. Wiecie co, jeżeli chodzi o te napiwki, to my nie bierzemy napiwków. My nie bierzemy napiwków. I wiele osób po prostu, które pracują jako załoga, poczują się gdzieś tam trochę urażone, jeżeli ktoś będzie chciał im dać napiwek. Five. Cockpit tours. Back in the day, it was a big deal to be invited into the cockpit of a plane. You can still get a tour of the cockpit, believe it or not. If you loved getting a chance to meet the pilots and check out the cockpit as a kid, there's good news. You can still do that on most airlines. All you need to do is ask politely, but do so after the plane has landed. Before takeoff, things are too busy and the pilots are rushing to do their checks and get the plane off the ground. The next time you fly,
try asking as you deplane and see what happens. Number four. Tak, rzeczywiście, jeżeli ktoś by chciał po prostu pójść do kokpitu, czy dziecko chciałoby zajrzeć do kokpitu, czy pogadać z pilotami, to jak najbardziej spoko. Myślę, że 9 na 10 osób się zgodzi bez żadnego problemu, ale tak właśnie jak tutaj mówią, że po wylądowaniu już w miejscu docelowym. 4. Safety seats. The safest seats are in the back of the plane. While we never want to think about the plane crashing, it's a smart plan to try to sit in the back. Sitting at the back of the plane, particularly in the middle seats, will increase your survival rate if the plane were to crash. And the other bonus is that you are significantly closer to the bathrooms. A to też tak wiecie, że też gdzieś to kiedyś słyszałam, że rzeczywiście bezpiecznie jest z tyłu samolotu. Nie wiem, nigdy nie czytałam jakichś badań, ale gdzieś tam mi się obiło o uszy rzeczywiście, że bezpiecznie jest z tyłu samolotu, ale tak na dobrą sprawę chyba, wiecie, nikt nie bukuje sobie biletu myśląc o tym, Boże, gdzie muszę usiąść, żeby ewakuacja była lepsza, żebym przetrwał, tak? Tak samo jak wsiadacie do samochodu, to też nie myślicie o tym, gdzie muszę sobie usiąść na wypadek czołowego zderzenia. Więc no, wypadki samolotowe nie zdarzają się jakoś często, więc myślę, że nie ma co panikować i rezerwować biletu, patrząc na to, gdzie jest, gdzie będzie większa szansa na przeżycie. Dalej. Number 3. Brace yourself. A rough landing doesn't mean a bad pilot. Hard landings in bad weather don't mean your pilot is bad at his job. It's actually done intentionally. In order to land properly on a wet surface and not hydroplane out of control, the pilot must touch down hard to puncture through that water layer. Landings are nothing more than controlled crashes. Well, doesn't that sound pleasant? Oof. At least you're putting your life in the hands of someone heavily trained for crashing. Tak, rzeczywiście pamiętam, jak sama miałam swój trening i tam jedna godzina, to była taka godzina, taka rozmowa po prostu z pilotami i rzeczywiście gdzieś tam się to się pojawiło w trakcie, że te lądowania, które czasem wydają się mocne, ostre, nieprzyjemne, to nie wynikają zazwyczaj z tego, że ktoś nie umie lądować, tylko dlatego, że rzeczywiście takie są warunki pogodowe na przykład i to jest najbezpieczniejsza opcja. Number one. Safe travels. Planes are still the safest way to travel. We hear it often, and it's true. Because of stringent aviation regulations worldwide, pilots undergo extensive training to earn their bars. Statistically, the risks of life-threatening situations regarding aircraft are very low. It's the person sitting next to you that's probably more worrisome than anything your pilot will have to navigate through. A to jest prawda, że rzeczywiście samoloty są bardzo, bardzo, bardzo bezpieczne. Raczej nie słyszę się o tym, żeby zdarzały się jakieś wypadki, więc nie ma się czego bać. Jeżeli ktoś się boi latania, boi się turbulencji i tak dalej, to warto jest sobie gdzieś tam poczytać właśnie o tym, jak to mniej więcej wygląda, skąd to się bierze, czym są turbulencje, o tym, że samolot jest bezpieczny, kiedy jest na wysokości przelotowej. Jeżeli macie zapięte pasy, to turbulencje nic złego nie powinny wam zrobić. Okej, to był ostatni punkt, także jestem bardzo ciekawa, jak to wideo się przyjmie i czy w ogóle się przyjmie, bo jest to zupełnie coś innego niż pozostałe moje filmy. To nie jest ani vlog, to nie jest ani jakaś pogadanka na konkretny temat, to jest po prostu coś a la komentarz, tylko związanego z lotnictwem, z lataniem, z moją pracą. Także jestem bardzo ciekawa, czy takie filmy też wam odpowiadają, czy wolicie po prostu jakieś inne. Dobrze, dziękuję wam bardzo, że dzisiaj byliście ze mną. Dajcie mi znać, co sądzicie o tego typu filmach i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!